Witajcie, ja jestem Cepotworek, a to jest kolejny odcinek. I tak, kochani, tak tytuł to nie clickbait, zrobiłem sobie warkoczyki. Niestety nie mam filmów, jak robiłem te warkoczyki. Było trochę dodawanych zdjęć ogólnie i różnych urywków na Instagramie, więc serdecznie was teraz zapraszam na tego Instagrama, który wam się tutaj teraz wyświetla. Jest to mój Instagram i generalnie dobijamy 35 tysięcy followów, także możecie wpaść. Zostawcie też pod tym filmem lajka. Dzisiaj w filmie, tak jak według tytułu macie, będziemy, kochani, przerabiać mojego skina z Minecrafta, żeby miał warkoczyki. Tak mnie naszło, ponieważ zrobiłem sobie warkoczyki. Wiem, to jest to chwilowe, generalnie nie jest to na stałe, nie są to warkoczyki na stałe. Jest to dosyć trudna fryzura, mi się wydaje. I trzeba trochę o nią dbać jednak też. Dlatego nie chciałbym jej mieć na stałe. I wrócę i tak do tego klasycznego samuraja. Ale jako, że mam już teraz warkoczyki, to chciałbym to jakoś wykorzystać, więc... Myślę, że nie ma co przedłużać, zabieramy się tutaj do edycji. Ogólnie, no mówię, ja je mogę też spinać, to jest, nie ma problemu, na przykład spięcie tych warkoczyków w taki oto sposób. Czas trwania robienia tych warkoczyków to jest około 4 godziny, mi robiła je koleżanka, także nie wiem, jeżeli w salonie byście je robili, na pewno zabolilibyście za to, no, kilkaset złotych. No zobaczymy. Dobra, generalnie tak to był słowem wstępu, a teraz myślę, że możemy już zacząć edytować naszego skina. Nasz skin będzie w ogóle ciężki do zedytowania, dlatego że on ma już włosy. Myślałem nad tym, żeby w ogóle zrobić te brązowe lekko zostawić, ale na przykład żeby całą czapkę, żeby zedytować czapkę, żeby nie miał tej czapki, albo... Nie wiem, no nie mam innego pomysłu na to, niż po prostu, żeby to tej czapki nie było. Nasunąłbym ją po prostu tutaj na to ciastko, żeby to wyglądało tak, jakby on ten kaptur zdjął po prostu. Więc no zobaczymy. Generalnie, o, tak bym to zrobił. I teraz tak, wyłączymy sobie głowę. Ogólnie jestem na stronie Skindex. Jest to najlepsza stronka, jeżeli chodzi o edycję skinów do Minecrafta. Tak mi się wydaje. Także, tylko czekajcie, bo wyłączyłem coś, czego nie chciałem wyłączyć i teraz czekajcie, tu jest ciastko, bo to jest w ogóle skin, który sam robiłem, także też nie dziwcie się tutaj, dawno też tutaj nie robiłem skinów, przyznam wam się szczerze, ale, o, włączamy sobie to, to jest ten taki layer, który jakby robi tak, że macie kolory różne, nie tylko tam jeden zwykły niebieski, tylko macie różne kolory, jak to robicie, także, o, to jest coś takiego właśnie taki... a la gradient, coś takiego się tworzy, nie wiem jak to nazwać fachowo, pewnie mnie zjecie w komentarzach za to, że nie umiem tego nazwać, no ale cóż. Dobra, wyłączamy niepotrzebne rzeczy, wyłączamy sobie ciało, żeby nie przeszkadzało nam, lecimy, zamolowywujemy kratkę po kratce. Ej, kurde, tylko nam się ten kolor jakiś taki lichy wziął. Kurde, lichy. W sensie, jak to dziwnie zabrzmiało. Czekajcie, zły kolor nam się wziął. Ja wziąłem zły kolor, powinienem wziąć chyba ten. I teraz z tym kolorem powinienem poeksperymentować tym. Tak mi się wydaje. Zaraz sprawdzimy. No, już to lepiej jakoś tam wygląda, choć kiedyś to jeszcze inaczej wyglądało, bez kitu. Łe! O nie, cofnij. No nie, to nie, to nie tego chciałem. Kurczę, kiedyś jakoś jakby ta rozbieżność kolorów była większa na tym, choć w sumie źle to nie wygląda, pomimo tego, że zaraz tutaj jeszcze gumeczkę użyjemy i... o kurde, oj, gumka ściera wszystko, ale przyps. Dobra, czyli będzie trzeba po prostu tak to zrobić, tutaj o, damy ciastko, żeby jednak było. Dobra, więc tak to będzie wyglądało finalnie. Tego kaptura jednego się pozbędziemy, a ten kaptur po prostu zostanie tutaj wzięty. Tak on będzie się prezentował, no, tylko muszę jeszcze go troszkę tutaj poprzerabiać, a mianowicie muszę dodać tutaj trochę, to jest ten najciemniejszy kolor, ale jaja ty, ale to się śmiesznie pozlewało, bardzo śmiesznie się ten kaptur zrobił, nie wiem czy tak jak chciałem, o, musimy trochę go tutaj ulepszyć, bo coś mi się wydaje, że nie zrobił się taki jak... Chciałem, aha, fajnie, dobra, nie to narzędzie wziąłem. Trzeba też patrzeć, co bierzecie, pamiętajcie zawsze, bo to też jest ważne, jak edytujecie sobie skiny. Ogólnie polecam sobie edytować skiny na tej stronce, dlatego że ja tutaj od początku edytowałem. I w sumie naprawdę ją polecam, jest mega fajna pod tym względem, macie duży wachlarz możliwości. No i ten odcinek będzie taki, że na koniec może wejdę sobie dopiero na Minecrafta, albo wy sobie na przykład wejdziecie, nie będę wchodził dzisiaj tym skinem, tylko na przykład wy sobie wejdziecie i sobie zagracie na przykład takim skinem, link do niego jest w opisie, oczywiście zostawcie łapeczkę, suba, bo dużo osób nie subskrybuje, nie lajkuje moich filmów.
przez co, znaczy nie subskrybuje mojego kanału, a właśnie wchodzi na moje filmy, o to mi chodziło, bo to się da sprawdzić w analitykach YouTube'a. Dobra, bo ja tutaj cały czas przedłużam, a przydałoby się usunąć cały ten kaptur teraz w tym momencie, także usunąć. Czemu jest brązowe? A, dobra, jestem parówą, czekajcie, sorry. Dobra, tutaj jest wyłączone, wyłączmy sobie ciało, żeby przez przypadek nie zedytować ciała, bo nie chciałbym edytować ciała. No bo w sumie mogę też wyłączyć w ogóle nogi, mogę powyłączać. Ręce tak samo nie będą mi potrzebne jakkolwiek. Jedyne co muszę teraz edytować to jest to właśnie. Tutaj, czy tutaj teraz to zostawiać? Może tak, tutaj sobie weźmiemy, zrobimy tak, zobaczymy jak to wyjdzie. Nie jestem pewny czy tutaj to zostawiać po prostu, wiecie? Wydaje mi się, że tak mogę to zostawić maksymalnie. Resztę nie ma co zostawiać. No tutaj musimy to wszystko niestety skasować. No cóż, fajna czapka sepotworka była, teraz musimy zrobić na niej warkoczyki. Nie chcę, żeby to wyglądało jak dready, także muszę to zrobić tak w miarę sensownie. W sumie robię to pierwszy raz, więc jeżeli mi nie wyjdzie, to wiecie, to będzie zabawnie. Nie no, miejmy nadzieję, że to uda się fajnie jakoś zrobić. I ogólnie taki ciekawy pomysł na odcinek właśnie mi wpadł i tak mówię, a czemu by czegoś takiego nie nagrać? To jest dosyć fajny, kreatywny pomysł. Wykorzystując to, że mam taką fryzurę w ogóle, no, śmiesznie to wygląda. Ja wiem, że śmiesznie wygląda. Myślę, że potworek śmiesznie wyglądasz w komentarzu. O! I zobaczcie, mamy tutaj te podstawowe włosy, które też będziemy musieli lekko przerobić, ponieważ no nie może tak to wyglądać, niestety. Na pewno musimy czymś takim robić, to będzie super wyglądało. Czekajcie, tak. Musimy takie tutaj, w ogóle w tych całych warkoczykach jest najgorszy mankament to, że to trzeba robić różnie, tak, o, coś takiego trzeba robić. I nie wiem jak to wyjdzie, w sensie nie wiem jak to będzie wyglądało w Minecrafcie na przykład. Ale to, wiecie, ja to robię tak, że robię takie jakby fale i to ma symbolizować te warkoczyki. Nie wiem, czy to jakoś wygląda jak warkoczyki, ale może będzie wyglądało. Ja pierdzielę, śmiesznie w sumie. Jeszcze musimy zrobić takie detale potem, ale te detale to potem. Tak naprawdę tutaj jeszcze by się przydało trochę, o, dorobić. Cyk, cyk. W sumie, jeżeli byśmy usunęli gumką tutaj... Ej, źle to nie wyszło, w sensie nie wygląda. I podoba mi się to w sumie, jak to wygląda. Tylko nie, o Jezus, ale to brzydko zrobiłem, o mój Boże. Czekajcie. O, tak. I teraz tak. Ej, bez kitu. Nawet fajnie to wyszło, nawet fajnie, tylko troszkę za bardzo mi tutaj przeszkadza, że to oko jest tak zrobione, a to zaraz będziemy edytować sobie jeszcze pod tym, że tak powiem, czyli teraz wyłączymy sobie to i będziemy tutaj troszkę, teraz sobie poedytujemy troszkę tutaj. Oj, dobra, trzeba teraz wziąć sobie na pędzel ten ciałowy kolor i przede wszystkim trzeba tutaj troszkę poedytować, jeżeli chodzi o grzywę, bo ta grzywka jest troszkę za prosta, te włosy są troszkę źle zrobione, jeżeli chodzi tutaj stricte o... jakby o podstawę, tak? Stricte o podstawę tutaj mi chodzi, że jest trochę źle zrobiona. Nie wiem w sumie jak to będzie wychodziło, tak to teraz wygląda na tą chwilę. Tutaj w sumie troszkę bym tutaj coś zmienił. Czekajcie, muszę się zastanowić. Nie no, w sumie, ej, śmiesznie to wyszło, śmiesznie to wygląda już teraz. Śmiesznie to wygląda, nie wiem czy to wygląda jakbym miał warkoczyki bez kitu, tak dosyć dziwnie. W sensie, zobaczymy jeszcze, efekt końcowy na pewno będzie inny, bardziej może zadowalający. Nie, to nie jest dobry pomysł, żeby tutaj kasować włosy, bo to jest taka podstawa, mówię, której raczej nie chciałbym tak bardzo kasować. Tutaj mogę lekko skasować tych włosów o tyle, coś takiego zrobić. Bo tam te warkoczyki będą nachodziły, to możemy trochę tutaj przyciąć tą normalną grzywkę, która jest od skina, a tamtymi warkoczykami się bardziej pobawić, czyli tamtą warstwą górną, bo tutaj chyba za bardzo ściąłem, no czekajcie, tu za bardzo ściąłem, tu jest raz, dwa, raz, o, teraz jest dobrze ścięte, o, teraz jest sztos. Źle wtedy po prostu ściąłem. Pamiętajcie też, żeby właśnie uważać na to, żeby dobrze ściąć, bo jak źle zetniecie, to jest lipa. To jest tak na dole tutaj, można jeszcze tym się tak pobawić, o. W sumie okej. Z tyłu nie ma co tutaj, myślę, zbytnio eksperymentować. Tutaj, znaczy, w sumie można by było zrobić tak, żeby tutaj go wygolić, o, w taki sposób, na krótko. Dobra, wygolimy go na krótko w taki sposób i te warkoczyki po prostu zrobią robotę, jeżeli ten... No, warkoczyki po prostu zrobią robotę.
doszedłem do takiego wniosku, że to jest chyba lepszy pomysł, żeby wygolić go na krótko po prostu, tego skina. Ej, w sumie śmiesznie, śmieszna sprawa, bawię się tak naprawdę w fryzjera w Minecrafcie, lol. Zabawnie. A wy macie dosyć ciekawy odcinek, taki nietypowy na moim kanale. A wiem, że lubicie nietypowe filmy na moim kanale, więc w sumie spoko. Dobra. Tutaj tu będzie nieregularnie, więc tu się nie przejmujcie, tak patrzycie pewnie z niedowierzaniem, co on robi. Tak, to będzie dosyć... O kurde. Czekajcie, bym się zlagowało. Dobra, git. Łe. Monitor mi się jeden wyłączył. Nie wiem, czy będzie się nagrywało. Mam nadzieję, że się nagrywa. Dobra, nagrywa się, więc jest git. Także kozak. Nie, tak patrzę, czy się nagrywa, bo mi się jeden monitor nagle wyłączył, tak wiecie. Po prostu się wyłączył i się nie chce włączyć. Teraz go będziemy starali się włączyć. Ale jeszcze jedna rzecz, a mianowicie oczy. Oczy są w ciul ważne. A mianowicie niebieskie. Czemu niebieskie? Ponieważ ja mam niebieskie oczy, a ten skinos zawsze miał brązowe. I w sumie ja tego nie zmieniałem, ale dużo osób zauważyło, że co potworek, czemu ty masz takiego skina, skoro ty masz niebieskie oczy? Ja mówię, no nie wiem, no i teraz tak postanowiłem, że zmienię. Dobra, i teraz tak to wyszło. Wygląda to serio zabawnie. Wygląda to zabawnie, ale nie, podoba mi się. Wygląda to zabawnie, ale mi się podoba. Ej, bez skitu. To jest, wow. Raper, trapper. Czekajcie. Trzeba teraz tak dodać takie detale w stricte, żeby to wyglądało jak warkoczyki, o. Żeby to nie było takie, wiecie, tylko i wyłącznie... jakieś takie, no... No wiecie, o co chodzi, żeby to te warkoczyki wyszły do warkoczyki, a nie na... nie wiadomo, co to jest, tak? I tutaj na górze w ogóle to wygląda już dobrze, w miarę. Tu jest git. Jeszcze chciałbym tylko wyłączyć... O, dobra, teraz mi będzie łatwiej. Tutaj w ogóle nic nie dałem, kurde. Dobra, teraz będzie mi łatwiej zrobić trochę tą grafikę tych warkoczyków. Tutaj bym dał tak. Pamiętajcie, to robicie generalnie na oko. Jeżeli chodzi o takie, wiecie, dready, warkoczyki w Minecrafcie, coś takiego, róbcie to na oko, bo nigdy tak tego nie zrobicie jakoś perfekcyjnie, żeby tak super wyglądało. To w stricte ma być, wiecie, efekt wizualny tylko i wyłącznie. Nie to jak to będziecie robić, to wiecie, nikt tego nie sprawdzi, jak wy to robiliście. Tak naprawdę. Ludzie będą się patrzyli tylko na to, jak to wygląda w grze. Więc pamiętajcie o tym. O kurde, sorry. O, dobra, git. Teraz jest sztos. Tu mi coś nie pasuje. Trochę mi ten kawałek nie pasuje. Nie wiem, jakbym go zmienił. W sumie tu mogę trochę odjąć. Tu by się przydało odjąć. O, tu by się przydało. Tu. Tu można jednego. Dobra. Teraz tak, tu można dać. Tu można dać. Nie ma problemu. Jak tu dałem, to też tu muszę dać. No. Ej, źle to nie wyszło, źle to już nie wygląda. Teraz wygląda, jakbym tylko po prostu dało sobie randomowo te piksele, ale nie, spokojnie, patrzcie, odpalimy teraz twarz i zobaczcie, to... ja wiem, że to wygląda śmiesznie do tej pory, ale czekajcie, teraz dajemy białe i to będą gumeczki. To będzie symbol tych gumeczek, które ja mam na włosach, tutaj o, na dole. Będzie ten symbol, zobaczymy, jak to wyjdzie. O, to są te gumeczki całe, proszę bardzo. O... Tak, o, dajemy tutaj gumeczki, pyk, 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 pyk. Dam jeszcze tutaj jakąś na przykład jedną. O, proszę bardzo. Ja, i zabawnie to wygląda. W sensie, nie wiedziałem, że będzie taki dobry efekt. Nie wiedziałem, że będzie taki dobry efekt, naprawdę. Naprawdę, szczerze, nie spodziewałem się takiego efektu. Bo w miarę to, ej, w miarę to wyszło. Serio. Ej, serio w miarę to wyszło. Naprawdę. Czekajcie, a włączmy całe ciało. Ja pierdzielę. Ej, to wyszło, zobaczcie. Nie wierzę w to, naprawdę. Ej, udało się mniej więcej zrobić mnie w Minecrafcie. Słuchajcie, więc ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Pozdro i widzimy się w następnych filmach. Już może w innej fryzurze. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć i tego skina macie w opisie. Piona.